Dobra, tutaj widzimy dużo rzeźb. Wszystkie golusienki, jakie Pan Bóg stworzył, a właściwie Pan rzeźbiarz. No i z pewnością żadnej z nich Bond nie wiózł na dachu czołgu, ponieważ jedyną gołą postacią w filmie no to była Izabela Skorupko. Więc musimy niestety szukać dalej. A i warto wspomnieć, skoro już tutaj jesteśmy, znaleźliśmy bursztynową komnatę. Ale ponieważ wszystkie zdjęcia są takie jakieś niewyraźne, albo w ogóle ich nie ma, no to no niestety nie możemy ich Państwu pokazać. Musicie nam uwierzyć na słowo, że rzeczywiście znaleźliśmy bursztynową komnatę tutaj, pod Sankt Petersburgiem.